Chłopcze, wcześniej to, co widziałeś? Niczego nie widziałem. Myślałem, że widziałeś mnie z tym starcem. Starcem? Możemy iść? Tak. Możemy. No dobra, czas wrócić do Midgardu i załatwić ten klucz. Gdzie krasnolud? Dlaczego nie mówiłeś, że Baldur to syn Freyi? No tak. Wciąż nie mogę się nadziwić, choć taka jest przecież prawda. Ale jak pomyślę o Baldurze i Freyi, to... Mimir? Tak, chłopcze. Freya. Co tam, bracie? Głowo. Zdradź mi największą słabość Baldura. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Chwila. Co się dzieje? To urok. Nie może mówić o tym, co wie. Naprawdę? No przecież! Nie może być inaczej. Ciekawe, kiedy to się zaczęło. Kiedy dosłownie trzymała mnie za łeb, czy kiedy odkryłem słabość Baldura? Mimir! Tak, chłopcze? Powiedziałeś, że znasz słabość Baldura. Ach tak? Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Dosyć. Czyli jest jakiś sposób. Jeśli znowu nas nawiedzi, odkryjemy go. Możesz to wykuć? Czy to oręż? Pancerz? Albo inny element wojennego rynsztunku, w którego tworzeniu się specjalizuje? Nie? To zapomnij. Nawet gdybym miał ochotę stworzyć takie kruche cacko, uszkodziłbym sobie narzędzia przy tych wszystkich delikatnych zawijasach. To zrób warstwy. Złocz metal z żużlem ze skapu. Twórz cienkie warstwy i dokładaj naprzemiennie. Dobra, Mondralo. A skąd niby miałbym wziąć kawał dobrego żużlu ze skapu? Gdy ostatnio taki widziałem, mogłem jeszcze dogadzać panienkom. Nie do wiary. Czy to... Gdzie niby? Musiałem pobrudzić sobie łapy. No nie stój jak słup! Do roboty! Co? Chcesz wsiąść na warsztat coś innego niż broń? Pewnie. Czemu nie? Co? Też się rozwijam. Ej, ostrożnie przy grzbiecie. Rozluźnij nadgarstek. Sam sobie, kurwa, rozluźnij. Daj mi tu więcej żaru. Już się robi? Będziesz hartować stal trochę dłużej? Nie muszę. Trzykrotnie zalałem ją olejem draugrowym. O, widzisz, całkiem pomysłowo. I higienicznie. Sprytna z ciebie bestia. Codziennie uczymy się czegoś nowego. No nie? Pewnie, że tak. I gotowe. Hej! Zapomniałeś o czymś.
Przestań się tak szczerzyć. Działa mi to na nerwy. Po prostu dobrze was razem widzieć. Ale wasz znak teraz wygląda inaczej. Tak to jest, gdy spaja się na nowo coś, co pękło. Wiedziałem. Nadal się kochacie. O, daruj sobie, królewno, bo jeszcze się wzruszę. Nowy znak jest lepszy. Prawda? Musimy już iść. Hej, patrzcie, kto znów jest na nogach. Nie mówiłem, że nic mu nie będzie? Czego chcesz, krasnoludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od rzecznej przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? Pierścień był na dłoni Andwariego w kopalniach Volundr. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Dźwięk jego młota uderzającego w metal sprawiał, że żar buchał mi z nozdrzy jak z pieca. Lepiej stąd idźcie, zanim zrobię się zbyt swawolny. Stworzył te cudeńka. Idź, posłać ich do Hel. Cośmy ustalili w tamtej sprawie?
musi otwierać te dziwaczne drzwi na dole. Tam z tyłu. Pamiętasz? A, no proszę. Świetnie. Runatyra, to jest to. Jesteśmy w środku, ale co to za miejsce? Wiem tyle samo, co ty, braciszku. Drzewo! Trafiliśmy pod komnatę podróży, ale czemu podłoga jest na suficie? Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. Tam w górze. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy? Ha! Przy drzwiach do Jotunheimu! Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. No proszę, jedno sanktuarium w drugim. Te gobeliny... To znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. Wow, a to kto? Chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie. Spójrz! Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra. Rusza się! Co się rusza? Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich... Możemy obrócić świątynię. Dobra!
co zrobić? Na posągach. Widzę. To pustka. Brzmi strasznie. Dalej, czytaj. Przed początkiem i po końcu, nic pomiędzy, w cieniu i słońcu. Aucer. Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się kłócić. Nie wiem, co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. Chętnie się przekonam. Cóż, kto wie? Być może ty i Tyr jesteście równie szaleni. Jest kolejny. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Tak, był królem. Ale nie tylko. Chyba miał sporo dzieci. To, braciszku, grube niedopowiedzenie. Nie żyje, a nikt go nie zabił. Czy oni umierają ze starości? Tak bywa, chociaż raczej tylko w legendach. Tym razem coś innego. W życiu potrzeba urozmaicenia. Tak sobie pomyślałem, bracie. Może chłopak poniesie mnie przy tym. Żebyś to przegapił? Nie. To cię bawi, prawda?
zabiję. Złożona z posągów? To chyba nie takie, które ożywają, jeśli się o to martwisz. Tyr często mówił, że w świecie pokoju jedyni potrzebni mu żołnierze byliby posągami. Niech spoczywa w pokoju, ale skubaniec podchodził do wszystkiego na poważnie, nie?
brać się do roboty, bracie. Fragment szyfru runicznego. Dobrze. Póki nie nastaną dobrzy bogowie. No to sobie poczekamy. Nie. To oni czekają na nas. Check out.